Słowo Boże mówi, że każde królestwo rozdarte wewnątrz pustoszeje, a spłucone domy upadają. Jeżeli w moim czy twoim życiu coś się ze sobą kłóci, to diabeł tam ma dostęp. Jeżeli gdzieś jest jakieś rozdarcie, to diabeł tam ma dostęp. Każde królestwo rozdarte wewnętrznie pustoszeje. Zawsze, jak coś jest rozdarte od środka, to musi to się rozpaść. Nie licz na to, że można przez dłuższy okres czasu funkcjonować tak, żeby coś w tobie nie grało i żeby można było z tym żyć. Nie będziesz tak żyć. Zależy od tego, jaka jest twoja kondycja psychiczna, bo jak jesteś w miarę wytrenowany w tym, żeby wytrzymywać, to ci to wytrzymasz. Wielu z was jest wytrzymałych. Ale chcę ci powiedzieć, że bycie wytrzymałym to nie jest cnota Królestwa. Bycie wytrzymałym to nie jest cnota Królestwa Bożego. Że ktoś wytrzymuje. Ja jeszcze wytrzymam dużo. Nie masz wytrzymywać. Ty masz złożyć w sobie do kupy wszystko. Wszystko złożyć do kupy. To, co jest skłócone, to musi się rozpaść. Musi się rozpaść. Kiedy będziesz dzisiaj modlił do Boga, to pamiętaj, że ty jesteś głównym, ty jesteś centralną częścią Królestwa. Jesteś centralną częścią Królestwa. Centralną częścią. W ogóle nie ma nikogo ważniejszego niż ty. Ciebie nie ma nic. Rozumiesz? Ludzie nie potrafią spojrzeć na to z tej strony, ale ty jesteś centralną częścią Królestwa. To w tobie się wszystko rozgrywa. To w tobie mieszka Chrystus i to ciebie atakuje diabeł. To w tobie mieszka Chrystus i to ciebie atakuje diabeł. I to rozumiesz, o co chodzi. I konflikt, który jest w tobie, to jest coś, tak? Co absolutnie nie może mieć miejsca. Może być konflikt na poziomie Duch Świat. Tak. Ale to jest dobry konflikt, zdrowy, ale on nie boli. Takie coś nie boli. Jest uciążliwe, trudne, ale nie bolesne. Natomiast jeżeli jest konflikt w tobie jakikolwiek inny, jakieś rozdarcie, to dzisiaj, kiedy będziesz stawał przed Bogiem, to powiedz: Boże, ja nie zgadzam się na to rozdarcie. Ja nie chcę wytrzymywać, ja się nie nadaję do wytrzymywania. Ja jestem zwycięzcą, ja jestem człowiekiem, który w Chrystusie Jezusie ma władzę nad tym, aby wszystko złożyć do kupy. Każdą rzecz. Nie zgadzaj się na to, żeby coś w tobie nie grało, bo królestwo rozdarte samo w sobie niszczeje. Ono niszczeje po prostu. I nie ma takiego czegoś, że nie zniszczeje. Ono musi zniszczyć. Jeżeli nie chcesz, żeby zniszczało, to dzisiaj przyjdź do Boga, powiedz: Boże, ja rozwalam każdy konflikt wewnętrzny w moim życiu. Ja nie zgadzam się na żaden konflikt. Ja nie zgadzam się na to, że jakakolwiek siła demoniczna, ona pcha mnie do tego, żeby być skłóconym sam ze sobą, żeby nie być w zgodzie. Że kiedy ja przychodzę się modlić, to jest we mnie jakiś konflikt. Że kiedy wchodzę w relacje z ludźmi, to jest we mnie jakiś konflikt. Że coś mi ciągle kurczę, jakoś nie gra i nie pasuje. Duchu Święty, jeżeli ja nie wiem, co to jest, to ja teraz przynoszę tą rzecz jako problem. Potężny, 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 potężny Boże. Ty, który jesteś Bogiem porządku. My wywyższamy Ciebie. My czcimy Ciebie. My czcimy Ciebie. Ty, który jesteś Bogiem Królestwa. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Thank you.
Thank you.
Yes.
zostały rozproszone w dniu chmurnym i drożnym. Wyprowadzę więc pomiędzy ludów i zbiorę więc ziemi. Przyprowadzę więc znowu do ich ziemi. I będę mieć pas na górach izraelskich, w dolinach i na wszystkich równinach kraju. Będę je pas na dobrym pastwisku, a ich błonie będzie na wysokich górach izraelskich. Tam będą odpoczywać na dobrym błonie. Będą się paść na tłustych pastwiskach, na górach izraelskich. Ja sam będę pas moje owce. I ja sam ułożę je na ich legowisku, mój wszechmocny Pan. Będę szukał zaginionych, rozproszonych wprowadzę z powrotem, zranione opatrzył, chore wzmocnił. Tłustych i mocnych będę strzegł i będę pas sprawiedliwy. Będę pas sprawiedliwy. Thank you.
jest tak, że trwasz w wierze jedynie, ale że wiesz, że musisz przekroczyć granicę, która zmieni w Twoim życiu wszystko i nawet nie wiesz dokładnie, jak to będzie wyglądać. Jest Ci naprawdę trudno w tej chwili. No przyjdź tutaj do mnie, Boże, na Ciebie ręce. Duch Święty chce Cię przeprowadzić krok dalej. Krok dalej. On chce krok dalej Cię przeprowadzić. On wie, że to jest trudne. On to wie. On wie, że to jest łatwe. Ale on Cię przeprowadzi na drugą stronę granicy.
sercu mnie.
jedną włócznią na dość miusek, których popił za jednym zamachem. Zanim Eliezer, on stanął i bił Filistyńczyków, aż mu zdrętwiała ręka i przywarła do miecza, a Pan dał w dniu wielkie zwycięstwo. Za nim idzie Szema. On stanął sam na środku działu, odbił ją i popił Filistyńczyków i Pan dał wielkie zwycięstwo. Do domu i zabił tam lwa. Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Bóg nie opiera się na Twoich możliwościach. Módl się do Boga rzeczy niemożliwych. Przekraczaj w wierze teraz granice, której przekroczenie wydawało Ci się niemożliwe. Thank you.
uciec. Takie myśli miałam, że jak uciekniesz, to coś się zmieni. Ale nie możesz od samej siebie uciec. Gdziekolwiek uciekniesz z tą walizką, tam będziesz ty. Nie uciekaj.
swoich problemów, Boże. Możesz mieć. Nie musisz się pokrywać, dlatego że jesteś w służbie. To Ciebie poniży. Jezus, ja to zatrzymuję.
zobaczą, co tam zbierali. Jeśli to jest tyle co, niech to odrzucają twarz, nawet jeśli mają mieć puste ręce. Jesteś Bogiem skarbów. Wywyższam Cię, Boże, skarbów nad ludźmi. Thank you.
musi się odwracać od tego oczu. Prawdy są prawdami, to zawsze będzie działać. Dlatego reaguj na to, co się teraz dzieje.